Co pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. A bowiem powiadam wam, już jej nie będę spożywał, aż się spełni w Królestwie Bożym. I wtedy zasiądę znów do uczty baranka, lecz wezmą jej udział tylko ci, którzy są pokornego serca i pełni miłości. Mistrzu, nie wiemy, co to znaczy. Ale powiedz nam, który pierwszy będzie spośród nas. Wszyscy i żaden, bo największy między wami będzie jak najmniejszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy, kto siedzi za stołem, czy ten, który służy? Otóż ja powiadam wam, jestem pośród was jak ten, który służy. Byście wytrwali przy mnie w przeciwnościach moich. Dlatego ja przekazuję wam królestwo przygotowane dla was od założenia świata, abyście zasiedli na tronach sądząc 12 pokoleń Izraela. Panie, ci co po nas przyjdą, będą mieli miejsce z nami? Wszyscy, którzy są ze mną za życia, będą ze mną królowali. Mistrzu, my wytrwamy z tobą do końca. Tak sądzisz? A ja ci powiadam, wszyscy zwątpicie we mnie, bo jest napisane, kiedy uderzą pasterza, rozproszą się owce jego. Nie, panie, choćby się wszyscy zaparli, to nie ja. Zaprawdę powiadam ci, tej nocy, kiedy kogut dwa razy zabije, ty trzy razy mnie się wyprzesz. Nie, panie, choćby mi przyszło umrzeć, z tobą nie wyprę się ciebie. Nie bądź pewny, Piotrze, oto szatan domagał się, aby was przesiał jak pszenicę. Ale prosiłem, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swojej strony umacniaj swoich braci. Ta godzina zmieni wiele rzeczy. Lecz niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Poczekajcie, usłużę wam. Przedtem dawałem wam pokarm dla ciała. Teraz wam dam pokarm dla duszy, ale wcześniej was obmyję. Potrzeba tego obmycia, abyście byli czyści. Przepraszam, mistrzu. Wiem, że nie chciałeś. Nie bolało. Oj,
mój mistrzu, mistrzu, mój wielki mistrzu. Panie, ty chcesz mi nogi obmywać? Tego, co ja czynię, ty nie rozumiesz, ale później będziesz wiedział. Nie, panie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Tylko, panie, jeżeli się nie obmyję, nie będziesz miał udziału ze mną. To jest potrzeba dla twojej duszy. Nie, panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę. Tylko, panie, potrzebuję tylko nogi umyć, bo cały jest czysty. Oczyś mnie, Panie, z trądu ciała, jak oczyściłeś mnie z trądu grzechu, mój Zbawicielu. Zaprawdę powiadam ci, do nieba pójdziesz czysty jak śnieg. Dokonajmy rytu. Boże pyszni, błogosławieni, którzy drogą nie skalana, którzy postępują zgodnie z prawem pańskim, błogosławieni, którzy spełniają Jego rozkazy i całym sercem Go szukają, którzy nie czynią, lecz kroczą Jego drogami. Ten czas zmieni wiele. Nim odejdę od was, pozostanę na zawsze. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. Co masz czynić, czyń prędzej.
Srebrniki, srebrniki, jakie one mają dziwny blask, jaką siłę. Na ich widok oczy śmieją się same. Żywiej bije serce, żyć się chce. 3 lata jak cień szedłem za nim, 3 pełne lata. Myślałem, że ten mój mistrz uczyni potężne królestwo tu na ziemi, że purpurą przystroi barki moje, że mnie w owym królestwie wyniesie nad dostojeństwo najwyższych kronów. I cóż, kazano mi być ubogim, do niczego się nie przywiązywać, ani do bogactwa, ani do rozkoszy. Kazano mi być cichym i pokornym. Kazano mi cierpieć prześladowania dla sprawiedliwości. I cóż zarobiłem na tych czynnościach? Wstyd się przyznać. Oto tę garstkę srebrników, które mi przyznała starszyzna żydowska. Za kogo, Judaszu? Za kogo? Za Jezusa, kusili więc. Sprzedałeś? 30 srebrników to przecież garść pieniędzy. 30 srebrników za przyjaciela? A, to prawda, przecież on mi nic złego nie uczynił. A przecież mam żal do niego, mam żal, bo mnie zawiódł, bo nie stał się królem. Słyszysz, mam żal, bom sądził, że jaśnieję na jego dworze, że pieniądze mieć będę. I cóż wydeptałem tą swoją wędrówką za nim? Oto tę brudną, spowiałą szatę, te dziurawe sandały i ten chudy woreczek. Dlaczegoś to uczynił? A dlaczego? Dlaczego? Dlaczego pytasz? Idź precz, maro przeklęta, z tym swoim dlaczego. Przychodzisz do mego serca już od kilku dni i ścieżka jak wygłębiała pijawka. To dziwże jeszcze żyję. Wstańcie, módlcie się, czuwajmy na modlitwie, wspólnie. Nieludzko cierpieć, a po co i dla kogo?
To ty myślisz, że pociągniesz ludzi swoją ofiarą? Oni cię nienawidzą i nienawidzić będą. Czy widzisz? Tam, do szturmu przeciw tobie powstają rzesze. Patrz, jak burzą twe świątynie, jak bezczeszczą twe ołtarze, łamią krzyże, precz z tobą wołają. Boże, Boże mój, popatrz na ludzi, patrz, jak wszędzie panuje pycha i zmysłowość, jak się twoi nienawidzą, zdradzają, prześladują. Ojcze, Ojcze, odstaw ode mnie ten kielich, lecz twoja wola niech się dzieje, nie moja. Rodziny rozbite, rozpusta i pijaństwo pochłania wszystko. Idź więc, wylej swój kielich krwi co do ostatniej kropli, by zginęła tak, jak kropla w morzu. Idź, poświęcaj się. Boże, Boże mój! Nie puść mnie, diable. Idź precz. Ja należę do Boga. Śpicie i odpoczywacie. Piotrze, nie mogłeś jednej godziny czuwać ze mną? Co to? Kto mnie chwyta? To ja wołam. Wstańcie. Oto zbliża się mój zdrajca. Powiedziałem, że ja jestem. Dlatego pozwólcie tym odejść. Zostawić to do arcykapłana. On musi umrzeć. Odepchnij. Nie boję się, właśnie, że chcę go wydać. Już się ciebie nie boję, mistrzu. Bałem się, gdy uważałem ciebie za Boga. Lecz już teraz wiem, że nie jesteś Bogiem, tylko biedakiem. Nie umiałeś się obronić, nie widziałeś w moim sercu zdrady i nie zgniotłeś mnie. Jakież były głupie moje obawy, jak mówiłeś wieczorem, myślałem, że wiesz. A tyś nic nie wiedział. To tylko mój lęk napawał moim słowom. Już się ciebie nie boję.
To nie ta krew. Puść mnie, już nie ma miejsca dla mnie na tej ziemi. Jestem Kainem. Pytam cię, czy ty jesteś Synem Bożym? Tak, ja nim jestem. A! Zbluźnił! Zbluźnił! Oto słyszeliście bluźnierstwo! Na cóż nam jeszcze potrzeba świadka? Co wam się zdaje? W imieniu śmierci! Prowadzić go do Piłata! Nie znam tego człowieka! Nie znam! Tak, to ten.
Nie przyjdą oskarżyciele. Nie mogą się zbliżyć, bo się skalają. Ejże, tym lepiej. Pilnujcie, żeby tu nie weszli. Przecież sami tego chcieli. Co wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Wygląda na nieszkodliwego. Popełnił zbrodnię przeciwko prawu naszego ojcu. I dlatego zawracacie mi głowę? Weźcie go i osądźcie według waszego zwyczaju. Nie możemy nikogo skazać na śmierć. A więc dobrze. Cóż złego uczynił przeciwko prawu waszych ojców? Czy ty jesteś królem żydowskim? Sam od siebie mówisz, czy ktoś ci o mnie powiedział? Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Cóż złego uczyniłeś? Ja się na to narodziłem, aby przynieść prawdę. To słucha mego głosu. Ten żyje prawdą. A wy? Królestwo moje nie jest tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, moi słudzy biliby się o mnie. A więc jesteś królem? Tak, ja nim jestem. Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Cóż to jest prawda? Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Jeżeli więc chcecie, to wam go wydam. Nie będę nasza! Jesteś wolny! Jestem niewinny, jestem wolny! To on jest winny! Jego ukrzyżować! Cóż mam uczynić z królem żydowskim? Na śmierci! Ukrzyżuj go! Treści! Nie znalazłem w nim nic, czym mógłby zasłużyć na śmierć. Podobnie i Herod, bo z powrotem odesłał go do mnie. Ukrzyżuj go! Na krzyż! Ukrzyżuj go! Lecz cóż złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic, czym zasłużyłby na śmierć. Każę go więc wypłastać i uwolnię. Prowadźcie go do Piłata. Na krzyżki! Ukrzyżuj go! Na krzyżki! Na krzyżki! Ukrzyżuj go! Na krzyżki!
Oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że ja w nim żadnej winy nie znajduję. Oto człowiek. Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja w nim żadnej winy nie znajduję. My mamy prawo. Mamy prawo, a według prawa powinienem umrzeć. Bo siebie nazywa Synem Bożym, Synem Najwyższego. Skąd ty jesteś? Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę cię ukrzyżować i mam władzę wypuścić cię na wolność? Nie miałbyś władzy, gdyby nie dano ci z góry. Ale większy ma grzech ten, który mnie tobie wydał. Jeśli go nie ukrzyżujesz, i jesteś przyjacielem Cezara. Oto król wasz! Króla waszego mam ukrzyżować? Poza Cezarem nie mamy króla! Dobrze, Jezusie, pójdziesz na krzyż. Idziemy! Idziemy! Thank you.
Już czas na ciebie. Chodź. Jeśli faktycznie jesteś Mesjaszem, to wybaw siebie i nas. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Nie rwijcie tej tuniki, zagraj na nią. Jest, co ja wygrałeś? Weź do uszu. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem. Boże mój! Boże mój! Czemuś mnie opuścił? Zaufał Bogu. Niech go Pan wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Niewiasto, oto Syn Twój. Synu, oto Matka Twoja. Słyszycie? Woła Eliasza. Wykonałeś. Zaprawdę, człowiek ten był Synem Bożym.
pokój wam. Udzielam wam błogosławieństwa, moi drodzy. Wracajcie szczęśliwie do waszych domów. Życzę dobrego, wielkiego tygodnia i do spotkania na naszych nabożeństwach. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzieje.